Okej, moi drodzy, myślę, że ochłonięci po Soniku 06, który dzisiaj ma 10 lat, mam nadzieję, że wam się gameplay podobał. Starałem się, żeby jak najlepiej mi wyszło, ale dzisiaj coś tak jest mi średnio, bo niektórych rzeczy, no jednak 06 udało mi się niestety zapomnieć. Okej, dzisiaj mamy następny unboxing o tym, co mówiłem ostatnio. Otwieramy. I dzisiaj przed nami wyląduje dosyć uzupełniający się tytuł. Może głównie też ze względu na to, że no, to było nawet wymagane, żeby dokończyć kolekcję. I ona się tak uzupełnia w tak szybkim czasie. Słuchajcie, w tym roku uzupełniłem wręcz chyba już w zasadzie pozostałość po tym. Po tej takiej mojej własnej takiego troszeczkę wyczekiwania na inne tytuły, żeby w innym czasie po prostu lepszym to jakoś to złapać. I w sumie się udało. I dzisiaj przed wami będzie wypełnienie w zasadzie jednej edycji, którą posiadam już na konsolę Wii. I dzisiaj przed wami będzie to Sonic & Sega Racing w wydaniu na Xboxa 360 z dodatkowymi postaciami, którymi są Banjo i Kazooie od studia Rare, które obecnie jest w Microsoftie. Do 2001 roku, w zasadzie do końca lat Nintendo 64, Rare było własnością Nintendo, a Microsoft wykupił prawa, w zasadzie prawa istnienia studia pod Microsoftu i do dzisiaj się trzymają z Microsoftem. Wydanie premierowe z zielonym PEGI numer 7 w stanie nawet spoko, jest troszeczkę porysowany. Powiem wam delikatnie, nie podoba mi się okładka. Na tym wydaniu kogoś mi brakuje. No chyba widać, kogo mi brakuje. Brakuje Lisika. Niestety Lisik został zastąpiony przez tych dwóch dziwaków. No wielka szkoda. No ale Lisik jest oczywiście z tyłu i on nie będzie tutaj wcale pokrzywdzony. Mamy chyba względem wersji Wii jakieś różnice. Przede wszystkim no chyba raczej prezentacja okładki troszkę inaczej wygląda ze względu na odmienność systemów. A po drugie jest przede wszystkim jedna ważna rzecz. Na Wii mamy 19 postaci, natomiast na Xboxie mamy aż 22. W tym awatary. Tutaj można grać na swoim Mi, więc już mamy różnicę. I ekskluzyw dodatkowo ten Banjo i Kazooie właśnie już wgrany automatycznie na płytkę Xboxa 360. Dobra, zdejmuję tą folię, bo ona mi jest zbędna tak naprawdę. Niepotrzebna mi, ona zasłania mi całość. Chyba to nawet później się tym zajmę. No, ciekawą informacją jest też to, że na Wii możemy kierować tą specjalnie dołączoną kierownicą, ale też tutaj możemy kierownicę taką normalną do 360 podłączyć i mieć wywalone. No i mamy przede wszystkim osiągnięcia, więc już coś tutaj kusi. Na Wii są takie osiągnięcia, ale wewnętrzne, takie do gry bardziej pasujące, a tu mamy osiągnięcia typowe dla systemu Xboxa 360. Mamy po boku taki tytuł i powiem wam, no nie podoba mi się. Ten na Wii jest jednak lepszy, a na DS-a zwłaszcza, bo jest taki większy, bardziej wypasiony. To mi średnio się podoba. Dobra, zobaczmy, co ta wersja oferuje w środku. I tak, mamy płytkę. Porównajmy sobie ją do wersji Wii. I ta na Wii wygląda lepiej. Takie jest moje zdanie. Jest przede wszystkim właśnie Sonic Tails, te najważniejsze postacie, tam Eggman z tyłu świruje, a tutaj mamy praktycznie trasę. Można by było w sumie dokleić inną grę i wtedy w zasadzie inna by to by była gra. No ale nic, zobaczmy stan płytki, jaki jest. Stan płytki jest wzorowy. Mogę to jednoznacznie określić, jest po prostu świetny. Żadnych rys, jedynie kurz, ale kurz to już żaden problem. No i instrukcja.
Tak, ten słynny roller coaster o nazwie Sonic Spinball w Anglii. Nawet nie wiem, czy on jeszcze jest otwarty, ale chyba istnieje. Chyba istnieje i tam można się przejechać takim oto cudakiem. Sprawdźmy, co zawiera instrukcja. No i jak widać, instrukcja była tworzona w trakcie developingu, czyli obrazki mogą się zmienić. I to już akurat to już jest ostrzeżenie takie. Mamy tutaj część postaci, mamy sterowanie, są trzy konfiguracje napada do Xboxa. Można wybrać sobie, co się chce. Natomiast mamy kierownicę. Tak, mamy pod kierownicę. No, mamy całą objaśnioną właśnie fajne tryby gry, które są. Kupowanie, ustawienia, konto własne, jakie są. Rzeczy, wyścigi, nawet na czterech jest multiplayer. No, ciężko bym to widział akurat. Bronie, All-Star, jaki jest, zaawansowane akcje gracza, mile misje także są, jest race, coś zebrać, jakieś bramki, drift, coś z uderzeniami, czyli hit contest, nie pamiętam, co to jest, w ogóle nawet tego nie znam, i knockout, czyli eliminacje. Nie kojarzę tego. Grałem w to trochę u Basi, może też troszeczkę na Wii, ale ja tam tego nie ogarniam. Multiplayer jest sieciowy, aktywny, można sprawdzić. Mamy część wyścigów. Na wersji Wii tych wyścigów jest mniej. Nie wiem z jakiej paczki, ale tych wyścigów jest, no zobaczcie, tylko 4. Tylko 4, a tu jest 8 aż wskazanych, mniej więcej. O co tu chodzi? Dlaczego tu takie są, kurde, różnice? Ja wiem, że to, wiecie, wydanie, ale... O! Nawet jest część osiągnięć tutaj wpisanych. No pięknie. Już mamy podpowiedź. No kurde, nie wiedziałem, że będą takie tutaj... W instrukcji podpowiedzi na temat osiągnięć, jakie są. Lista normalnie piękna. No nieźle. No. I za tą grę trochę przepłaciłem. Ja w ogóle powiem wam tak. Dziwi mnie to, dlaczego ta gra tak dużo kosztuje. Zwłaszcza na tą wersję. Przecież z automatu... Ja wiem, że wersja cyfrowa kosztuje tam 60 zł, 65. Dobra, bo to tam, wiecie... Jest cyfrowa wersja, ale to mnie zdołowało. Większość cen na Allegro w ogóle, nawet i na eBayu, tutaj nie ma świętości w niczym, jest na poziomie coś koło tylu. Tak, tyle niestety dałem za grę. Trochę bym żałował, bo były tańsze oferty, no ale nie mogłem, bo kurde musiałem się wstrzymać z zakupem, ale z drugiej strony, słuchajcie, ja nie żałuję. Tylko dobija mnie po prostu fakt, że takie ceny za taką grę, która na PC-cie, ona nawet już nie będzie tyle kosztować. Nawet, kurde, ona na Steamie to będzie kosztować, nie wiem, z 5 euro, to ile to jest? To 4 złote. 20 złotych ponad, no a tutaj to trzeba było przepłacić więcej, no ale... No nic. I chyba... To będzie ostatni Sonic u mnie w kolekcji na Xboxa 360. Już wszystkie, jakie możliwe mam Soniki na tą konsolę w pudełku. Nie mówię o cyfrowych wersjach. To już mam zebrane. Już praktycznie mam wszystko. Nie wiem, czy jest sens wyciągać wszystkie, zrobić taką pauzę i pokazać wam, jakie mam wszystkie Soniki. Ale to chyba nie byłoby głupie. Myślę na koniec. Tylko tu okładkę poprawię. No, mam na to przewrażliwienie. Zastanawiałem się nawet od dłuższego czasu, czy nie zrobić takich folii na te opakowania do gier, tylko że po pierwsze te folie byłyby drogie, bo na moje wszystkie gry, jakie mam, a jest ich sporo, no to przecież musiałbym wydać tego sporo, a po drugie z każdej gry musiałbym jakoś tak umiejętnie tą folię zdejmować, a to też trochę tak jest. No wiecie, zadbać o grę, to też, wiecie, no tak fajniej jest, bo te gry wyglądają trochę lepiej, ale no nic na to nie poradzę, nie? Na szczęście nie korzystam tak, nie wyjmuję ich tak często, o.
ich tak często nie wyjmuję. Tą wersję wziąłem głównie dla osiągnięć i dla dodatków, które można pobrać, bo tu są dodatki fajne, które no, są zawarte. Dla tej wersji DS-owej, może głównie też dlatego, że są tu inne trasy, tu jest ich znacznie, tu są w ogóle różne trasy tak naprawdę względem tych wersji podstawowych, PC-owej, tych konsolowych, dużych, a tu na DS-ie są jakieś małe różnice. Jest tyle samo mniej postaci, tyle mało postaci co na Wii, ale jest oczywiście inna grafika, inne trochę nałożenie sterowania. A na Wii może głównie też dlatego, że pewne uzupełnienie na Wii z Sonikiem i też to sterowanie kierownicą właśnie, bo kierownicy takiej normalnej na razie nie mam zamiaru kupować, jakoś mi nie jest to potrzebne do szczęścia, a tak na Wii to był to taki, to był to w sumie taki przypadek, ale no jak jest, to jest, fajnie, że jest. No i na koniec tego unboxingu pokażę wam wszystkie Soniki na Xboxa 360. Ok, na taki krótki fragment pokażę wam wszystkie Soniki, jakie mam na tę oto konsolę, mówiłem wcześniej. 06, bez instrukcji niestety, ale z płytą zaje fajną. Ma lekkie ryski, ale czyta pięknie, nie miałem problemów z tą płytą, działa ładnie. I to jest najważniejsze. Sega Superstar Tennis to nie jest jakaś tam gra typowo o Soniku, ale że sam tutaj właśnie Sonic jest, to kurde, za 12 zł w Poznaniu. Ha, co to za problem. Draśnięta lekko, ale czyta pięknie. W zasadzie Xbox 360 takich mocno porysowanych gier, to on tam, on się tym nie przejmuje. Tam. On czyta, pierdzieli w czapkę. Unleashed, mój jeden z bardziej ulubionych tytułów na 360, obok tego cwaniaka. Unleashed, mam tą grę, znaczy to jest pierwsza gra z Sonikiem na tą konsolę. Pierwsza gra i bardzo fajna, mi się podoba. Miała trochę hejtu, ale ja mam to gdzieś, mi się ta gra podoba. A zwłaszcza na PS2. No, na Wii też, ale na Wii to tam sterowanie jest inne. Dzisiejszy przykład mojego szaleństwa zakupowego. Tak, to jest to. Sonic Freeriders, jeden z najgorszych tytułów wydanych na Kinecta, albo w ogóle, bo powiem wam, wykonanie tej gry mi się średnio podoba. Dubbing jest okropny. Sonic może jedynie się pochwalić dobrym akcentem. No i Eggman, to są chyba dwie postacie, które najlepiej wyszły. Reszta to jakieś nieporozumienie dla mnie. Sterowanie jest, no wiadomo, trochę opóźnione, jest dziwne, ale przywykniecie, pogracie. No jakaś tam satysfakcja będzie, ale to nie jest szczyt zadowolenia. Nie jest, ale najważniejsze, że mogę w pełni normalnie o tej grze opowiedzieć. Sonic Generations to jest ta gra, która w tym roku ma 5 lat, ale nie zrobiłem z niej gameplaya, bo 5 lat, powiem wam, to trochę za mało, żeby zrobić gameplay taki w miarę honorowy. 10 lat tak, na 10 lat jak najbardziej, ale może zrobię gameplay. Jeden jakiś poziom pokażę, który jeszcze nie był widoczny. No zobaczymy. To jest ta gra, którą zamówiłem. Zamówiłem jeszcze przed premierą, przyszła lekko po premierze. Nawet jest gdzieś tam paragon, już prawie go nie widać, ale jest data 15.11.2011. Tak, wtedy tyle za niego dałem. Generalnie kosztowała 159 zł, ale no już niestety wysyłka kosztowała dużo, ale bawiłem się przednio i uważam i tą grę za jedną z lepszych gier. I jak o tą płytę dbałem, tak widać, trochę jest, ale nieznacznie grać idzie. Osobiście nie chciałbym Generations 2, bo jak wiecie doskonale już mnie by to nie kręciło. Ja oczekuję po prostu nowego Sonika,
w nowej, zupełnie nowej jakości. No i ostatni Sonic na tą konsolę oficjalnie w pudełku to jest właśnie Transformed. Chyba obok właśnie Generations to jest jeden z tych najlepszych na razie, najnowszych tytułów z Soniciem, jeżeli w ogóle wyścigowych, to najlepszy. Strasznie fajny tytuł. Ma co prawda mniej DLC-ków, dodatków niż pierwszy Brum. My tak osobiście nazywamy z Basią Brum, no bo się jedzie samochodami. I się lata, i się pływa. Tutaj szczególnie. Tu płyta jest trochę kopnięta, ale czyta. Mimo to. Udało się zainstalować grę. I bardzo szybko wczytuje, jak na komputerze praktycznie. Także warto czasami testować z dyskiem twardym. W porządku, to była moja kolekcja z Soniciem na tą konsolę. 360. Więcej już chyba nie będzie. Więcej chyba już nie ma nawet. To są wszystkie. Miał być jeszcze Zero Gravity wydany, ale niestety Sega zrezygnowała z tego pomysłu. Może głównie dlatego, że gra nie do końca się przyjęła. Ona tak średnio się przyjęła raczej. Może już te wydziwaczone drifty i fabuła trochę dzika była. Ale są jeszcze te cyfrowe wersje gier. Oczywiście ich nie będę na razie pokazywał, bo nie ma sensu. I został mi praktycznie Adventure 2, ten zremasterowany, ale raczej go nie będę chciał, bo wystarczy mi na GameCube'a i na Dreamcast'a. Na razie na Dreamcast'a to mam przegranego na płytkę, ale będę w przyszłości kombinował oryginał kupić. I to chyba tyle, tak? No i więcej Soniców się już nie pojawi na 360, a szkoda, myślałem, że coś tam jeszcze będzie. Miałem jeszcze takie nadzieje, że Lost World wyjdzie na 360, ale no nic. No, no trudno, no chociaż taki jeden z tytułów takich średnich to jednak lepiej, że nie wyszedł. No, dobra. Trochę tego jest, 7 gier w pudełku. Także co sądzicie? I planuję, takie jeszcze małe przypomnienie mi się zrobiło, planuję niedługo zrobić film o moich wszystkich konsolach. Będzie to trochę trudne, bo tego mam sporo. I w ogóle dziękuję za promocję mojego kanału. Wigeusz, tak? Ty się tam Wigeusz nazywasz. Bardzo dziękuję za wsparcie, bardzo dziękuję za fajną reklamę. 2 minuty trwała, ale naprawdę bardzo dziękuję. Ja jestem po prostu w niemałym szoku, jak ty mogłeś zaprojektować taki fajny właśnie film. I dzięki tobie w ciągu tygodnia wskoczyło mi chyba 50 subów. Na moje standardy 50 subów wbija się 3 razy dłużej. A dzięki tobie właśnie zyskałem sobie widzów, którzy, znaczy może jeszcze ich nie znam bezpośrednio, bo tam nie wszyscy się udzielali w komentarzach, ale jednak jestem pod wielkim wrażeniem i dziękuję za promocję. Jedziemy dalej z tym wózkiem, raz nad wozem, raz pod wozem się jest, ale jedzie się dalej. Przygody dalej na nas czekają. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Jutro coś kolejnego wymyślę. Mam sporo tematów. Nie będziecie się nudzić. Hejka!